Radni osiedla Stare Miasto po raz kolejny udowodnili, że mieszkańcy tej dzielnicy lepiej wybrać nie mogli. Dzięki ich zaangażowaniu ta część naszego miasta zyskała właśnie nowe fundusze dla kolejnych inwestycji. Kartą przetargową pomiędzy radnymi a władzami Poznania stała się strefa kibica, której organizacji sprzeciwiała się część mieszkańców tej dzielnicy. Uruchomiliśmy taką, powiedzmy, akcję społeczną, która ma na celu to, żeby miasto w cudzysłowie zapłaciło nam z powrotem te koszty. Mhm. Żeby w zamian za to, że ponosimy pewne właśnie koszty związane z tym, że strefa będzie w tym miejscu, w zamian chcemy kilku inwestycji, które poprawią komfort życia w tym rejonie, zarówno przed euro, jak i po euro. Teraz do dyspozycji radnych jest aż 6 milionów złotych, choć jak się okazuje, wszystkie propozycje zmian znacznie przewyższały tę kwotę. W sumie złożyliśmy 160 takich propozycji, rzeczy, które mogłyby być zmienione, i one opiewały, już nie pamiętam na jaką kwotę, ale myślę, że kilkukrotnie przekraczające 6 milionów złotych. Mhm. Jakby wychodziliśmy z takiego założenia, że lepiej zgłosić propozycji więcej, mhm, i żeby się z tego spełniło mniej, niż jeśli byśmy mieli zgłosić za mało propozycji w stosunku do potencjału, który miasto mogłoby zrealizować. Dzięki uzyskanym funduszom już wkrótce ruszą nowe inwestycje na Starym Mieście. Zostały zrealizowane, powiedzmy, te najważniejsze inwestycje. A te inwestycje to na przykład remont przystanku na 27 grudnia, remont torowiska na 27 grudnia, remont torowiska na 23 lutego, również plac Cyryla Ratajskiego.